dzisiaj. Mam dzisiaj dla Was trzy pomysły związane z tym, że kręcę ten materiał akurat dokładnie w połowie roku, czyli w okolicach 3, 4, 5 lipca. I to jest zwykle moment, w którym ja zadaję sobie pytanie, jak mi idzie rok. Jestem w połowie, czyli czy wyprzedzam cele sprzedażowe, które sam sobie stawiam w ramach wszystkich swoich działalności. Czy wyprzedzam swoje cele sprzedażowe, czyli na przykład w połowie roku, czyli w 50% czasu, czy jestem w około 55-60% realizacji danego celu. Oczywiście takiego, który ujmuję liczbowo, a zatem mogę sobie to określić. Ciebie też zachęcam do tego samego, a jeżeli po takiej analizie okazałoby się, że rzeczywiście no, nie jest tak dobrze, a na dodatek dwa następne miesiące może w Twojej branży są albo terminami takimi trochę ospałymi, kiedy niewiele się dzieje ze względu na wakacje, albo też może właśnie jesteś w takim środku sezonu, gdzie realizujesz bardzo dużo zleceń, bo masz na przykład branżę sezonową, to mam dla Ciebie trzy sposoby na to, w jakie możesz poprawić bardzo szybko swoje wyniki, jeżeli tylko podejdziesz do tych trzech zadań bardzo intensywnie. Po pierwsze, odezwij się do wszystkich klientów, których zlecenia przegrałeś. Tak, dokładnie o tym mówię. Zlecenia, których nie wygrałeś. Przegrałeś, wygrał ktoś inny. Odezwij się, może to było miesiąc temu, dwa, trzy miesiące, pół roku temu. Zapytaj, co nowego, czy rzeczywiście zabrali się do realizacji tego zlecenia, nawet jeżeli realizują to z kimś innym. Zapytaj, czy wystąpiły jakieś nowe okoliczności, czy pojawiły się jakieś nowe możliwości, czy na skutek tego zlecenia w tej formie, w jakiej go nie wygrałeś, czy pojawiły się jakieś nowe możliwości. A dość często tak jest, więc może to być ciekawy temat, a pamiętaj, że tam już Ciebie znają. Ten proces decyzyjny jest ewentualnie krótszy. Po drugie, odezwij się do klientów z tak zwanym otwartym procesem sprzedaży, czyli tam, gdzie nie zapadła żadna decyzja. Coś się urwało, skończyła się komunikacja, ktoś nie odbierał, coś się przesunęło, ktoś był chory, zmienił się jakiś decydent i w zasadzie nie stanęło na niczym. Tam też Cię dobrze znają, więc odezwij się do klientów z otwartym procesem sprzedaży. I po trzecie, odezwij się do klientów z polecenia, czyli wykorzystaj wakacje na to, żeby pozyskać polecenia, konkretne namiary, adresy od Twoich zadowolonych klientów, do których znowu łatwo się dostaniesz. I odezwij się do klientów z polecenia, to będziesz miał tak zwane ciepłe wprowadzenie do tematu. Ktoś Ciebie zna, ktoś Ciebie poleca, z kimś już współpracowałeś, a zatem jest szansa, że osoba czy firma, której jesteś dalej polecony, być może spojrzy na Ciebie bardziej przyjaznym okiem. A zatem klienci, których zleceń nie wygrałeś, otwarte procesy i klienci z polecenia, jeżeli na początku lipca albo w połowie roku nie robisz więcej niż 55-60% swojego rocznego planu sprzedaży. Jeżeli musisz podgonić w tych trzech miejscach, jeżeli zadziałasz intensywnie, będzie Ci najłatwiej. Wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty. Do zobaczenia.